Luther versus Thrall! For Doomhammer! I will fight with honor. Standardowo, trójka jest. Konsekrację warto tak czy siak zatrzymać. Tak jak mówiłem, generalnie trzeba się starać, żeby mieć jedynkę, dwójkę, trójkę. Aczkolwiek konsekracja to jest taka karta, która jeśli wam źle pójdzie na początku, to wiadomo, pomoże na późniejszym etapie, bo przeciwnik będzie miał na przykład dwie dwójki, wybije tymi dwójkami wasze tokeny, które wy wygenerujecie, bo nie mieliście żadnej dwójki, a potem wy mu jedną kartą zabijecie te dwie dwójki i niejako wyjdzie na zero. Więc nie ma co płakać z tego powodu. Okej, gdybym miał teraz jakąś dwójkę, to prawdopodobnie bym tego nie zabijał, ale nie mam dwójki, więc nie będę się czaił. Dlatego, że mój token będzie na raty zabijał to jest bez sensu. Mógłbym to zatrzymać, później w organa zagrać, ale nie będę się bawił. Nie wiem, czy był ten pan, co gadałem z nim na Facebooku. Chyba niego nie było, miał się odzywać. You shall not pass. It's time for a little blood. A to jest dobry przykład, żeby pokazać, okej, załóżmy, że nie mam kosy, więc w tej sytuacji, gdybym nie miał tej kosy, trzeba popatrzeć na to z tej perspektywy, już nieważne co on ma na ręce, to jest 3 ataku, 3 obrony, jeśli to ma 2 ataku, to zabije to, bo ma 3 obrony, czyli dojdzie do wymiany, więc musicie na stole mieć coś, albo na ręku coś, co później to zabije, więc w tym przypadku, gdybym nie miał kosy, najlepiej by było zagrać to, bo jest mniej podatne na uszkodzenia i token. Ten token jeden robi dużą różnicę, dlatego że jeśli on tego tokenu nie usunie później w swojej turze, to ten token zabije mu tego stronnika. I w ten sposób on zabił niejako to, czyli poszła jego karta nie do końca za tą kartę, ja straciłem niejako tą kartę, zakładajmy, że golem by zginął i by się nie odrodził i wtedy by było 2-1. I generalnie to jest cała filozofia, jeżeli chodzi o granie na arenie. Dlatego golem jest tak dobry na arenie, dlatego ta karta jest dobra, bo ona teoretycznie może podleczyć coś i tak dalej. Dlatego Yeti jest dobre, bo Yeti nie zginie na strzała od tej kosy i tak dalej. Nie wiem, pewnie z was, duża część z was pewnie wie takie rzeczy, bo już trochę gra, ale ci, którzy dopiero zaczęli, może nie zdają sobie z tego sprawy, a to jest istotne, żeby cokolwiek sensownego ugrać na arenie. Bo najpierw trzeba dobre karty dobrać, a później trzeba też dobrze nimi mądrze zagrać. I tego typu zagranie, no jest kurewsko opłacalne, dlatego widzicie, golem jest 2 na 1, dlatego ta kosa też jest 2 na 1 zawsze, on ma 3 karty i jest idealny scenariusz tak naprawdę. I teraz że mamy 6 many, trzeba jak najlepiej tą manę użyć, generalnie to jest ok, plus to. Jest ok, ale można by było też rzucić golema token i oddać turę, albo na przykład Worgena token i oddać turę, ale on ma 3 karty, więc trzeba go cisnąć. Natomiast zagranie, nie wiem, golema plus token plus to, jest bez sensu, bo okrzyk bojowy tej karty zostanie zmarnowany zupełnie. A dzięki temu okrzykowi, jeśli on na przykład rzuci drugiego żywiołaka ognia, tylko że on prawdopodobnie rzuciłby na tego stronnika, to moglibyśmy rzucić na tego stronnika i zabić to tym. I tak teraz właśnie zrobimy. Zabijemy to. I możemy to rzucić na to i zabić. I tak trzeba to zrobić. Z
zagranie Guardian of Kings byłoby błędem, dlatego że on by się pozbył Yeti, tego strunika Vorgena najprawdopodobniej. Kolejny totem by zagrał, ten totem mógłby być leczący, mógłby mieć żywiołaka, coś tam mógłby mieć AOE. I dlatego generalnie nie warto zostawiać struników na stole, struników przeciwnika na stole. Niestety ja teraz nie wiem, czy on ma tego heksa, czy nie, i dlatego nie zagram Triona. Nie ma bata, żebym zagrał Triona. Generalnie burza bije za 2 bez dopałki. 2 do 3, czyli tu jest element RNG. Teraz moglibyśmy stracić golema, żeby to zrobić. Ale nie wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Moglibyśmy golema w to posłać i to. Golem by zginął, odrodziłby się 2 na 1 i później by od burzy zginął. I lepiej to zrobić na Argusa, dlatego że golem wtedy nie zginie. A jak rzuci burza, on to się odrodzi. I zawsze coś będę miał na stole. A w tym momencie on ma 3 karty na ręku, ja mam 2 karty na ręku i tak naprawdę 2,5 karty na stole. Czyli generalnie mam przewagę. Ludzie biorą 15-20 euro za coachinga, to tak za darmo. No to... to ich problem. Że biorą za coaching. Powinienem może Triona rzucić. To był przyzwoity moment, żeby rzucić Triona, aczkolwiek on cały czas trzyma jedną kartę usilnie na ręku, więc ja się domyślam, że to jest Hex. Rzucając mu takie coś, on stwierdził, o może trzeba jednak rzucić tego Hexa. Okej, to nie był Hex. Tu teoretycznie mogę błąd popełnić z kolei, bo trzeba było może podleczyć na przykład tego aniołka, żeby on był ponad, ponad 2 HP miał, bo jak burzę rzuci, to jest szansa, że wyjebie to wszystko w kosmos. Nie chcę tego zagrywać, bo będę miał pełny stół i nic nie zagram. Dobrze mówię? Pełny stół będę miał? A, może się jebnąłem. Nie wyszło. O! Dzień dziecka się skończył. Zatrzymam te 2 karty i tą też. Mam 1, 2, 3, 3 i moneta, także teoretycznie 1, moneta plus 3 jako 2, 3 jako 3 i jest ok.
It's time for a little blood. I don't have enough mana. We must cleanse the Sunwell. Tak zagrałem, a nie golema, dlatego że dzięki temu on nie będzie mógł tego spingować. Czyli nie stracę stronnika. Dlatego karty tego typu są dobre, bo one buffują i uniemożliwiają zniszczenie ich bez zużywania jakichś zasobów. Każda karta to jest zasób. Skurwiel. Jak można tak farcić? Gnuj. Golema nie wolno tutaj zagrywać, bo on dokonał wymiany, to była piątka, jakby później dobił golema znowu Arcane Missiles, to by było przejebane. To nie ma sensu, bo on wtedy to spinguje to i zabije tym. To samo może zrobić teraz i to zabić tym. To będzie najlepsze zagranie. No nie wygląda to dobrze, bo to jest mag, no jak ma te kule ognia i tak dalej, no to jest... Wiecie, no on teraz rzuci kule ognia i co ja mam zrobić? No co zrobię? W następnej turze będę musiał na pusty stół zagrać Krasnala i nie będę mógł zagrać totemu i tokena, dlatego że on się odbije od tokena i wjedzie mi za 4 bez sensu. Generalnie w tym momencie to jest nieciekawa sytuacja. Jeżeli ma kule ognia albo Frostbolta, to lipa. No i oczywiście, że ma, no. To jest oto, to jest bycie. To jest masakra. W tym momencie trzeba mieć równość konsekrację na ręku, bo jak nie, no to jest przewalone. Sama konsekracja tu nie wystarczy. Niestety tu sama konsekracja nie wystarczy. No nie, to nie jest dobra. To nie jest fajna sprawa. Jak zagram to plus to, to on pinguje to, wjedzie w tym to i dobije to tym. Jak zagram to, to to niczego potencjalnie nie zabije. Fuck. Generalnie pewnie zrobię coś takiego. Ping tu, bum, wow, bum. Albo w to walnie Worgenem drugi raz, albo w twarz mi. Jak ma kulę ognia na ręku, to raczej w twarz. Wszystkim w twarz? Okej, czyli ma kulę ognia na pewno. Witamy w Hearthstone Arena. Leczenie jest? Jest. No, niestety. Dlatego też, z tego też powodu bardzo mało jest wygranych 12-0, bo 12-0 to nie jest kwestia skilla, 12-0 to jest kwestia szczęścia, taka jest prawda. Mag. Tak muszę zrobić, zostawię te dwie trójki, bo znowu mam monetę, także... Sorry. Siema, Junko. Witam. Tak, olewam was na czacie. Siema, Gerbli Lotex. Myślicie, że to tak łatwo jest tutaj biadolić, patrzeć, jeszcze coś sensownego zagrać i jeszcze na czat zerkać? Dlaczego jest tak mało 12-0? Bo jedna osoba robi 12-0, a cztery inne osoby robią 0-3. W sumie fakt. Oh,
Gram to, bo jak nie dojdzie nic sensownego, to zagram token i nie będzie źle. Jak zagra on Frostbolta na to, to nie zagra żadnego innego strunika w następnej turze, także nie będzie problemu z tym. Tym zagraniem zagrywam bezpiecznie, bo on w tym momencie niejako jest zmuszony zabić ten token z umiejętności. Gdybym tego nie zabił, on mógłby mieć coś niebezpiecznego. To zagranie na tego pana jest całkiem okej, ale golem sobie da radę. Jeśli ma Frostbolta, to prawdopodobnie go użyje. Frostbolt plus ping. Trudno. Niestety ja nic na czwartą turę nie mam. Już mam. Siema Wayne. Dobra. A może nie? Nie, jednak to zabija. Ale dlatego, że mu z dupska wyskakuje kolejny taunt i... Bo myślałem o takiej sytuacji, że właśnie on rzuci coś wielkiego. Ja dobiję tego pana 3 na 1 z konsekracji i później mieczem wjadę w coś innego, ale w związku z tym, że to wyskakuje, to nie jest fajnie. No. Tak, chciałem dać Blessing of Wisdom na ogra, ale pomyślałem o tym, że to, jak widzicie, stand down, attack change to one, to jest efekt, więc to można wyciszyć. Jeśli rzucę Blessing of Wisdom i on dobierze silence, to ja bym się na jego miejscu nie zastanawiał, tylko wyciszyłbym to, tego ogra. Także... To jest w sumie dobre zagranie, bo on przez to się nie może łatwo przebić. No i w zasadzie to tyle. Tam Blessing of Wisdom. Zostawię sobie, bo może coś większego rzuci i to coś da. Daj trochę tego zioła, co palisz. Stary, ja nie palę. Ja nic nie palę, co by. Nice. Ach, prawie idealnie. No i tak warto. Das Dingo. Apecik, a epecik pseudopalaczu. Pay
attention, class. Get in there and fight, maggot. Nie pomyślałem o tym. No tak, ludzie biorą teraz te sekrety. Nałogowo. Okej, czyli dwie ma Violet Teacher. Nie dobrze, ale w sumie jakbym w ogra walnął, to by było jeszcze gorzej. Chwale po mnie, nie ma to lipa. Ma fale płomieni do lipa. Czyli jednak. Okej, czyli my tak, fala płomieni. Drugą taką i coś jeszcze. To coś jeszcze mnie martwi. No, graj. Graj pan. Kurczę. Pay attention, class. Ani piwa, ani wody. Ja mam 10, 11, 17. Ajajaj, no dobra. Źle umiejscowiłem tego stronnika. Tak sobie go rzuciłem na pałę. Generalnie do tej pory nie miał fali płomieni. Jak teraz dobrał, to lipa. Wcześniej wydaje mi się, że nie miał. Aczkolwiek tutaj błąd, bo stronnika trzeba było umiejscowić gdzieś tu. No, jeszcze to mogę przegrać bez problemu. Let the pain speak to me. Drink with me, friend. Well played. Let the pain speak to me. Don't test me, child.
takie zagranie. Wydaje mi się, że. Nie wiem. Rozsądnie. Jezu, co ty tam masz? Graj, chłopie. Jeśli dojdzie konsekracja w następnej turze, to... Bam, bam, konsekracjona chyba. Okay, takie buty. Dobra. We must cleanse the sun well. This is my responsibility. Reporting for duty. To jest żywność atomowa, więc... Żywność atomowa. Kolejny mag. Jakież to dziwne. 2, 3. I kosa. Prawie. Arcane Missiles. Jak rzuci to lipa. Bombiarz. A tak, poza tym całkiem młodzieżowo. Bombiarz. What? Jak ma kapłankę, to był straszny błąd. Jak ma kapłankę straszniejszego słońca, to lipa. Znaczy lipa, no. Tak pewnie twarz zaatakuje, więc bez spiny. Idę na wymianę, nie chce mi się czekać, bo jeśli on wziął jajko, to pewnie wziął jakiś argusów, mingusów, dyngusów i tak dalej. Zatem to jest mag, więc... Not cool. No na tym etapie to naprawdę trzeba się spodziewać wręcz takich zagrań, bo... No to jest jednak ten poziom. Nie mogę tego na to zagrać, bo on ewidentnie zabije to tym i spinguje. Jeśli zdecyduje się na Fireballa albo na Frostbolta, no to spoko. Ty jedną groźną kartę będzie miał mniej.
aczkolwiek mi by się przydało dobrać kartę. Przewaga w kartach. To jest to. Stary, graj tu, bo ja tu z głodu padnę. Siema, Laksiwo. Dobry tiktaki. Ale to wygląda na kamerę. Product placement. Dziesięć razy na live się sprzedałem. To co, ja nic nie mogę jeść ani pić, tak? Może zgadliście, jakie tiktaki jem? Kostek to tabletki gwałtu, uważaj, nie przedawkuj. Let me think.
No, tutaj wiadomo, będzie ping plus 100. Ewidentnie. Okej, może nie tak do końca ewidentnie. Będzie w twarz bił. Okej. Słyszeliście o tym, że na rankingach ludzie boty mają w Hearthstone i wbijają tak legendy? Trochę smutne, ale co zrobić? Blizzard, zanim ich zbanuje, to już tyle będzie osób miał legendy, że to w ogóle nie będzie miało znaczenia, czy wbiłeś legendę, czy nie. Jedyne, co będzie miało znaczenie, czy ci to sprawiało satysfakcję, wbijanie legendy i że sam ją wbiłeś. Ale to będzie osobista satysfakcja, bo na zewnątrz to dla mnie w tym momencie to już w ogóle traci jakiekolwiek uznanie, że ktoś bił legendę. Tak naprawdę. Suczy syn. Mogłem zagrać Elven Ring Farseera. Może bym wywabił kolejną konsekrację, kolejną falę płomieni. Ale on ma tego żywiołaka wody. Mnóstwo rzeczy na stole, także. No, robi się nieciekawie. Robi się bardzo nieciekawie.
No, generalnie wydaje mi się, że przegrywam. Tego Triona nie chcę rzucić, bo wiem, że on ma polimorfię na pewno. Ma więcej kart, przewaga na stole tak naprawdę i ma więcej życia. A że to jest mag, to życie jest bardzo istotne. No, równie dobrze może mieć teraz pirowy buch i będzie lipa. Gdybym miał wyobrażenia, to bym to zrobił, ale nie mam. Niestety, kula ognia jest lipa. Polimorfia jest lipa. No, nie będzie 12. Kula ognia ma. GG. Nawet tego nie mogę zabić. Teraz. O, koniec. Niestety. Dużo złota.